hodowców. Dzisiaj chcę Wam tu pokazać moją samiczkę z 2010 roku. Ta samiczka dziś powędruje do Anglii. No i koledze chcę tu po prostu coś o niej opowiedzieć, bo tak jest łatwiej niż wszystko na kartce napisać, więc będzie to sobie mógł odtworzyć. Jest to samiczka z 2010 roku, linii Rudych. Ojciec był Rudy, syn gołąbka, który zrobił na 57 wkładam 57 konkursów i 7 razy pierwszy na oddział. A matka tej samiczki to 901. Samiczka jest ruda. 2010 rocznik. Jako młoda zdobyła już bardzo szybkie konkursy. Jako roczna była trzecią lotniczką wśród samiczek rocznych oddziału. Wtedy dwie pierwsze lotniczki były z mojego gołębnika. No i w następnych latach była jeszcze lotowana, była na wystawie, a później została wycofana do rozpłodu. Także miała udaną karierę lotową. Ma piękne glazer oko, nie wiem czy to będzie widać. Rozpłodowe. No i sprawdziła się w rozpłodzie. Jej dzieci bardzo dobrze latały, ale i wnuki świetnie, i wnuczka 10 konkursów zrobiła w zeszłym roku, w tym roku ma wnuczka 9 konkursów. Także wydaje bardzo dobre, bardzo szybkie gołębie. Jej syn lub córka, teraz nie wiem, zajął drugie miejsce w oddziale Karwina. A 25 na 30 tysięcy gołębi w memoriale HEP w Czechach. Także i za granicą bardzo dobrze po niej dzieci latają. Tam jak znajdę listy, to dokładnie sprawdzę na ile gołębi, które miejsca, ale tak zrozumiałem z rozmów z hodowcą. Tam miał u niego 25 minut wyprzedzenia ten gołąbek. W każdym razie muszę poszukać listy i jak je znajdę, to je tu wstawię. Także bardzo dobra samica, wybitnie się sprawdza, ładnej budowy. Mam nadzieję, że jej potomstwo w Anglii przyniesie dużo radości. Specjalnie jest dobrana do samczyka z mojej linii. Też na końcu o nim coś powiem. Mam tu jej dzieci, sporo córek. Także sporo siostrzyczek. No jej siostra bardzo dobrze latała w kategorii C. Miała koeficjent 10 w kategorii maraton, 10 w maratonie, 20 w C. Super szybkie konkursy. Brat super mi lata. O wiele tych gołębi z tej rodziny bardzo dobrze lata. No i bardzo dobrze kategorię C. Wiem, że ona też jako była trzecia na 700 km na oddział. Musiałbym odszukać, ale właśnie robiła bardzo szybkie konkursy. Tak się prezentuje. Także ma już 7 lat. Sprawdzona samica w rozpłodzie. No i tutaj sobie wyciągnąłem moje karty z wystaw. Może je pokazać, że była na wystawie okręgowej. A tu akurat na pierwszym planie z tego samego roku samiczka, która była pierwszą lotniczką oddziału. No po niej dzieci super latają. Syn 10, córka 9, druga 9. Tu miała ona pierwszą nagrodę za standard. Na kilometrów też trochę miała nalatane. Tu Krzysztof Kawaler oceniał. No ale nie o tym miała być mowa. Tu młode. A tu czwarta lotniczka okręgu na młode, koeficjent 7,57. A to też jest z linii, z tej samej linii co ten samczyk, który
który jest u tego hodowcy i do którego pójdzie ta samiczka, ale chcę znaleźć kartę od tej samiczki. O, tutaj jest samczyk, brat gołąbka, brat samczyka, z którym ma być właśnie ta samica sparowana. No i on bardzo dobrze latał. Tu Minden w okręgu, lista okręgowa, Minden 30 czerwiec 2013, w okręgu pierwsze miejsce, 730 km. W roku następnym, 2014, też miał pierwszy konkurs z lotu 730 km. No i tutaj te szósty, 517 km. Jego siostra kolejna była trzecia na 25 tysięcy gołębi w okręgu. Także super te gołębie się spisują. Także to jest brat samczyka, który będzie z nią parowany. To też jest rodzeństwo, o ile pamiętam. 22 koeficjent, trzecia nagroda za wyczyn. A, tu znowu on, pierwsza nagroda w C. Ten sam rok. Tu samiczka. To akurat żona Kubusia obecna. Pierwszą nagrodę za standard miała, to w okręgu. Nie, w oddziele, a tam była okręgowa. Tam było w okręgu za standard pierwsza nagroda. A to jest oddziałowa. A Kubuś, pierwsza nagroda za standard. On ma 93 punkty, a właśnie to jest jego żona, 92-25. Krzysztof Kawaler oceniał. Pierwsza nagroda za standard, druga wyczyn. A Kubuś miał pierwszą za standard, ale to nie to. Czwartą nagrodę za standard na wystawie okręgowej. Tu jest wystawy ogólnopolskiej. A tu jest właśnie olimpijska standard. Była wystawiona samiczka w jednym roku. No i była na wystawie okręgowej. Dobrze się spisywała. Tutaj jeszcze rodowody. To akurat jest katalog z wystawy ogólnopolskiej. Tu miałem dwa gołąbki na wystawie ogólnopolskiej. Szaskali Krzysztof. Jeden. I tutaj drugi. I samiczka, i samczyk. Ich wspólne dzieci. Ta para była razem potem sparowana. Mam ich dzieci na gołębniku. W tej chwili, no ale to też jest inna historia. Też nie czas na teraz. Tu właśnie chciałem poszukać, chciałem odszukać ojca, dziadka samiczki, dziadka tej samiczki rudej. To jest dziadek. Nie wiem, czy widać. To jest dziadek tej samiczki. To jest dziadek tej samiczki. Ojciec wielu wybitnych gołębi. Dzieci zdobyły 58 konkursów w dziesiątce na oddział do 2008 roku. I super latały w kategorii C. Także to jest dziadek tej rudej samiczki. Tak nie bez przyczyny ona tak ładnie szpicowo siadała. On się wywodzi z gołębi Bol i Lia, Dirik André. Wspólnoty gołębnikowej Deke. Tak więc to jest, nie to, gdzie on był, to jest dziadek tej samiczki. I tu jeszcze chcę może odnajdę. O, tu mam pierwszy gołąb w kategorii D z Olimpiady Budapeszt. No ale nie o tym, to tego na gołębniku rozpłodowym są gołąbki, ale szukałem tego. To jest ojciec tego samczyka, który jest u kolegi. No i jest to wnuk szóstki w 2007 roku w trzech kategoriach na olimpiadzie w pierwszej dziesiątce. Także to jest
prostego gołąbka. No i ten pstryk, co jest u kolegi, który ma być sparowany z tą rudą samiczką, właśnie jest tego gołąbka. I tutaj jeszcze kilka dyplomów wyciągłem. 4755, najszybszą trójkę seryjną, to jest siostra tej rudej. A tu jest moje miejsce. Pierwszy przodownik. Czwarte miejsce w okręgu w 2014 roku. A w zeszłym roku, w 2016, byłem trzeci w okręgu. No i kolega tutaj odbiera naszą rudą. Tam jest w środku. I gdzie pojedzie? Do Walii. Do Walii, tak? Mercy Tytfil. Jak? Mercy Tytfil. No, gdzieś tam. To sobie znajdziemy. Tak, między górkami i pagórkami. Jej dzieci będą latały. To niech się sprawdza. Muszą być mądre, żeby wiedziały, w którą dolinę trafić. Aha. Jak będą wracały w kierunku wschodniego. Wschodniego, bo całkiem inne loty macie. Z Europy, to znaczy tu za kanału Malamanż macie, tak? Czy to? Tak. Ja będę lotował z kierunku wschodniego. Najdalszy mój lot będzie właśnie z Dover, z okolic Dover. Mhm. A później już dalsze loty są z Belgii i z Niemczech najdalsze. Akurat moja federacja tak lotuje. Mhm. Czyli powodzenia. Dzięki. I niech się sprawdza. Dzięki, super. A reszta będzie dograna, pochodzenie i będzie sobie można zobaczyć. Tak. Pozdrawiam.